Serdecznie otwieram 20. posiedzenie Rady Dzielnicy Wrocławice. Stwierdzam, że na 15 osób uprawnionych obecnych jest osób 11, a więc spełniony jest warunek kworum. Teraz jeśli chodzi o dzisiejszy porządek, liczyłem porządek obrad. Proponuję modyfikację, ponieważ mamy dzisiaj gości. Pan Michał Wolny z Stowarzyszenia Rowerowego. Dlatego proponuję autopoprawkę do proponowanego na dzisiaj porządku obrad, żeby punkt 5 stał się punktem 3. I kolejno przenumerowane punkty, uwzględniając ten punkt jako punkt 3. Więc ktoś z Państwa jest za z taką zmianą, za autopoprawką, kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Jednogłośnie. To przyjęliśmy, proszę Państwa, autopoprawkę. Teraz kto jest za przyjęciem całego porządku obrad w takim kształcie? Może ja go przeczytam. Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Rady. Punkt 2. Przyjęcie porządku dziennego. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie kontroli pana dzielnicy, także wystąpienie przed podjęciem uchwały pana Michała Wolnego z Towarzystwa Rowerowego. Punkt 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Punkt 5. Informacje przewodniczącego zarządu o sprawach bieżących. Punkt 6. Sprawy wniesionej wolne wnioski. Punkt 7. Zamknięcie posiedzenia Rady Dzielnicy Wrocławice. I punkt 8. Życzenia świąteczne. Kto z Państwa jest za takim porządkiem obrad? Kto jest to za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek został przyjęty. No więc przechodzimy teraz do punktu związanego z obecnością pana Michała Wolnego, który reprezentuje Towarzystwo Rowerowe i może oddam głos panu Michałowi. Dobrze, to dobry wieczór i w ogóle bardzo serdecznie Państwu dziękuję za zaproszenie. Falstart na początku. Dziękuję za zaproszenie na posiedzenie Rady Dzielnicy, która jest też moją dzielnicą tak naprawdę, bo mieszkam tutaj od kilku lat. I może na początek ja się przedstawię. Nazywam się Michał Wolny, pracuję w Towarzystwie dla Natury i Człowieka. Jest to działająca od 22 lat organizacja na rzecz ochrony środowiska i też zrównoważonego transportu, ponieważ w ramach Towarzystwa dla Natury i Człowieka działa grupa Porozumienie Rowerowe, która w tym roku obchodziła 10 lat swojej takiej bardzo aktywnej działalności. I nasza grupa zajmuje się przede wszystkim komunikacyjnym aspektem poruszania się rowerem. Nie zajmujemy się stricte turystyką rowerową, rekreacją. Zajmujemy się poruszaniem się rowerem po Lublinie. Chcemy, żeby Lublin był miastem bezpiecznym, przyjaznym dla wszystkich mieszkańców Lublina, którzy chcą się poruszać rowerami, ale także, ponieważ są to rzeczy zbieżne, piesi i osoby niepełnosprawne. I dzisiejsze wystąpienie jest dlatego, że będziecie Państwo podejmować decyzje na temat wdrożenia rozwiązania w zakresie organizacji ruchu drogowego, jakim jest kontraruch. Czym jest kontraruch? Kontraruch jest to, najogólniej rzecz mówiąc, możliwość poruszania się rowerem po ulicach jednokierunkowych w kierunku przeciwnym do ogólnej organizacji ruchu. To oznacza, że na ulicy, gdzie jest zakaz wjazdu, jest znak charakterystyczny biało-czerwony, który wszyscy Państwo znacie, pod spodem pojawia się tabliczka "nie dotyczy rowerów" i osoby, pomimo tego, że nadjeżdżające z naprzeciwka samochody jadą, rower także może jechać w kierunku przeciwnym wyjątkowo. Tutaj się pojawia pytanie, czy takie rozwiązanie jest bezpieczne, prawda? Bo wydaje nam się, że jest to pewne zaburzenie pewnych zasad organizacji ruchu. I ja na tę sytuację przyniosłem też, wystąpiliśmy jako organizacja do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. To jest pismo z maja tego roku, gdzie poprosiliśmy o
Tak naprawdę raport ze wszystkich zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, jakie między rokiem 2013 a 2017 zaistniały w Lublinie. Ja puszczę ten raport może tutaj w grono, żeby każdy mógł się zapoznać. Natomiast od razu mówię, że na wszystkich 15 ulicach, na których jest już wyznaczony kontraruch, tak naprawdę nie miało miejsca żadne zdarzenie z udziałem rowerzystów. Czyli można tak naprawdę przyjąć, że jest to o tyle bezpieczne rozwiązanie, że żadnego zdarzenia od momentu wprowadzenia w ogóle kontrruchu w Lublinie nie doszło. Dlaczego to też jest bezpieczne? Dlatego, że w sytuacji, kiedy kierowca przyzwyczaja się do tego, że jest oznakowanie pionowe na... Dziękuję. Jest oznakowanie pionowe na znaku ulica jednokierunkowa, kierowca wie, że z naprzeciwka nadjeżdżający rowerzysta może się pojawić, jest bardziej ostrożny i w sytuacji, kiedy dochodzi rzeczywiście do tego minięcia się rowerzysty z kierowcą samochodu, powoduje, że rowerzysta powinien dosunąć się do prawej swojej skrajni, tak żeby po prostu jeden i drugi pojazd mógł się minąć. Jeśli chodzi o dzielnicę Brunowice, których ulic jakby ta decyzja państwa dzisiaj miałaby dotyczyć? Chodzi tak naprawdę o 5 ulic, z czego 3 znajdują się na Starych Brunowicach w tej części kamienic. To są ulice równoległe, ulica Składowa, Biłgorajska i Skibińska, które, jak dobrze pewnie państwo wiecie, po przebudowie ulicy Łęczyńskiej stały się ulicami jednokierunkowymi. Oraz 2 krótkie ulice tutaj w tej blokowej części Nowych Brunowic. To jest ulica Jastrzębia i ulica Sowie, gdzie ulica Jastrzębia chodzi o wyznaczenie możliwości jazdy rowerem od strony ulicy Puchacza do ulicy Sowiej, a na Sowiej od Pogodnej w kierunku Puchacza. Teraz może się pojawić takie pytanie, co w takim razie nam to rozwiązanie daje, prawda? Bo okazuje się, że to jest tylko zmiana taka niskokosztowa w zakresie organizacji ruchu. Otóż powoduje, że osoby, które poruszają się po dzielnicy Brunowice na tych 5 ulicach, mogą tak naprawdę poruszać się krótszą drogą. Czyli w przypadku Starych Brunowic osoby jeżdżące, mające możliwość jazdy pod prąd rowerem, mogą omijać ulicę Łęczyńską, która w godzinach szczytu, sami państwo wiecie, jest dosyć w ogóle, ma duże natężenie ruchu kołowego. Ale ma ścieżkę rowerową. Ma pasy rowerowe, to prawda, obustronne, tak. I to jest bardzo dobre rozwiązanie i my, znaczy ja może... Tak. Robimy takie badania natężenia ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ulicy Łęczyńskiej ze Szklaną i Swirlejowską i jest to jedna z bardziej takich natężonych ruchem rowerowym tras. Odnośnie jeszcze kontraruchu w Lublinie. W tej chwili mamy 15 takich ulic w Lublinie, gdzie jest taka możliwość poruszania się rowerem na ulicy jednokierunkowej pod prąd. Ja może wymienię je, bo myślę, że wtedy państwo będziecie wiedzieli, o które ulice chodzi, może je też znacie. Kowalska. Tak, jest to ulica Kozia, jest to ulica Szczygla, Kowalska, tak jak pan powiedział, Furmańska, Cyrulicza, ulica Jasna, Ogrodowa, Zielona, Świętoduska, ale na krótkim odcinku między ulicą Zieloną a Bajkowskiego, ulica Sądowa, ulica Solna, ulica Boczna Rusałki, Strażacka i Ochotnicza. Mamy też w Lublinie 5 ulic, których dotyczy organizacja ruchu, gdzie jest wyznaczony kontrapas. Kontrapas tym się różni od kontraruchu, że jest tam wyznaczony fizycznie pas rowerowy, szerokość tej ulicy na to pozwala i rower ma zarezerwowaną przestrzeń 1,5 metra od krawężnika. Tych 5 ulic, których dotyczy jakby dzisiejsze państwa głosowanie, dotyczy kontraruch, czyli współdzielenie tak naprawdę tej drogi samochodu z rowerzystą i tylko jest oznakowanie w formie znaku pionowego po prostu zarówno pod znakiem droga jednokierunkowa, jak i pod zakazem wjazdu. A w jakim stanie te drogi są? Czy panu wiadomo, w jakim stanie technicznym te drogi są? Tak, bo ja mieszkam tutaj i poruszam się praktycznie codziennie, zwłaszcza po tej części Starych Brunowic, bo od strony centrum Starego Miasta wjeżdżam tutaj w stronę ulicy
Łęczyńskiej. I to jest prawda, że część tych ulic w czasie remontu ulicy Łęczyńskiej została wyremontowana. Część, wiadomo, jaki jest stan, to wszyscy znamy, bo korzystamy przecież z tych właśnie trzech ulic starych Bronowic. Natomiast no, uważamy, że jest to rozwiązanie bezpieczne i to pokazują raporty, które były przeprowadzane wprawdzie. No, w Lublinie to mamy tylko te dane, które Państwu przedstawiam z Wydziału Ruchu Drogowego, natomiast takie miasta jak na przykład Gdańsk, który wdrożył ponad 200 ulic jednokierunkowych właśnie z kontrruchem, czy Kraków, który właśnie przekroczył 200 ulic, czy chociażby Radom, który w 2014 roku z budżetu obywatelskiego zamienił wszystkie ulice jednokierunkowe na terenie miasta w ulice z dopuszczeniem ruchu rowerowego pod prąd. W zeszłym roku pokazał się raport na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i okazało się, że od 2014 do końca 2016 roku nie było ani jednego zdarzenia na tych 30 kilku ulicach Radomia z tym ruchem właśnie rowerowym pod prąd. Może jeszcze powiem, jaka jest podstawa prawna takiego rozwiązania, bo to też dobrze wiedzieć. Ekonomiczna. To od czego zacząć? Od prawnej. 3 lipca 2015 roku, ponieważ nie jest to akt jakiejś specjalnie wysokiej rangi, było to rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach. I podjęto taką bardzo konkretną decyzję, że zarówno kontraruch, jak i kontrapasy można wprowadzać na ulicach jednokierunkowych i to jest taka, można powiedzieć, główna wykładnia, na której zarządcy dróg, którzy takie rozwiązanie w zakresie organizacji ruchu wdrażają, się opierają. A jeśli chodzi o ekonomiczną stronę... Tutaj mamy pana. Tam nie ma w tym rozwiązaniu, że to musi być na przykład 3 metry, 5 metrów, 1 metr. To znaczy, tu jest bardzo ciekawa informacja, bo wtedy zależy od tak, ja może decyzja nasza będzie. Dobrze, najpierw może o tej ekonomicznej, bo pan to pytał, więc jeśli taka inwestycja miałaby mieć miejsce na terenie rady, na terenie dzielnicy Bronowice, ona by nie skutkowała kosztami ze strony rady dzielnicy. Ona jakby pełne obciążenie kosztami byłoby po stronie miasta Lublin. I tak. No tak, oczywiście. Natomiast wdrażałoby to miasto Lublin. Dlaczego? Dlatego, że w 2014 roku podczas pierwszego głosowania w budżecie obywatelskim prawie 3000 mieszkańców Lublina zagłosowało nad wdrożeniem tego rozwiązania, jakim jest kontraruch na ulicach jednokierunkowych. Natomiast do dzisiaj ten projekt został zrealizowany tylko połowicznie, dlatego ja mogę mówić u Państwa dzisiaj o 15 ulicach jednokierunkowych, gdzie jest kontrruch, i 5 z kontrapasami. Więc tak naprawdę Państwa decyzja dzisiaj tak naprawdę będzie skutkowała tym, czy ten projekt z budżetu obywatelskiego, na które 3000 mieszkańców Lublina, wiem, że jest to dosyć dziwne, rozumiem Pana zdziwienie, tak naprawdę powinno być, ale miasto uznało, że zasięgnie opinii ze strony rad dzielnic, dlatego też tutaj... A jaka jest cena? To znaczy, to jest tylko kwestia oznakowania pionowego, czyli kwestia wprowadzenia dwóch znaków, tabliczek T22 z dwóch stron, nie dotyczy roweru, która z jednej strony jest pod znakiem ulica jednokierunkowa, z drugiej pod zakazem wjazdu, plus wymalowanie znaków tak zwanych sierżantów, czyli jest to znaczek piktogram roweru z dwoma takimi jakby belkami, dlatego on jest zwany... Tak, i oddzielenie pasa ruchu dla roweru. Znaczy, w tym przypadku... Oznaczenie ciągłą linią. To znaczy, w przypadku kontrruchu takiego wyznaczenia nie ma. Jest tylko zaznaczona wyznaczenie w formie tego piktogramu. No i znaki stanowe. To jesteśmy na ulicy Orlej, tak jest. Tak, to prawda, to już zmierzam do tego, więc... Dlatego wyznaczono... Dzień dobry. Wyznaczono tych 5 ulic jakby do...
wyznaczono tych 5 ulic tutaj z terenu dzielnicy do tak naprawdę państwa aprobowania, bo to jest jakby informacja ze strony Urzędu Miasta Lublin, który jakby zasięga tej informacji od państwa. Ja tutaj jestem ze strony organizacji pozarządowej tak naprawdę. Szerokość tych ulic, nawet przy parkowaniu, które się na niektórych z tych ulic odbywa, jest wystarczająca do wyznaczenia współdzielonego ruchu samochodów i rowerów. No jak pan sobie to wyobraża na ulicy Skibińskiej? Jak tam stoją po całości samochody przy tym, lub na tym? To znaczy... Sobia to samo. Znaczy, jeśli chodzi o Skibińsko... Może zróbmy tak, pan ma tu słuszną sugestię. Jest to rzecz do zrobienia, ale nie w warunkach takich, których my mamy. U nas? Druga rzecz, my możemy to poprzeć, ale jak my to poprzemy jako rada i mieszkańcom zblokujemy, muszą tu mieszkańcy się wypowiedzieć na ten temat. No mogę zablokować? No, proszę, tak, to ja analizowałem to, szanowny panie, u nas. Pan mówi, że tam jeździ pan stary w Błonowicach, sam chciałbym, żeby powiedział kolega. A ja chcę się wypowiedzieć na temat tutaj, koło nas, czyli na temat Sowiej, na temat Jastrzębia i na temat Puchacza. Otóż, proszę pana, Jastrzębia ulica ma szerokość taką, że ledwo przejeżdża samochód. I w jednym kierunku. Więc jak pan sobie wyobraża, że naprzeciwko będzie jechał rower i co samochód zrobi? To znaczy... Nie ma szans w ogóle. Technicznie, ona jest szerokości, jezdnia szerokości z auta. Po prostu, taka jest wąska. To jest pierwsza rzecz. Teraz druga. Puchaczą zrobiliśmy jedno kierunko, ona była dwukierunkowa. Tylko dlatego, że po obu stronach parkują samochody i szerokość jest jednego auta. I ponieważ jeżeli jedno auto jechało, drugie z naprzeciwka, tworzyły się korki, bo nie mogły w ogóle przejechać. Stąd został stworzony jeden kierunek, żeby auta mogły przejechać. Więc w obu tych wypadkach naszych, przy całej słuszności i założeniach tego, co pan mówi, tam gdzie jest możliwość, czyli szerokie autostrady w mieście, nie widzę problemu. U nas problem jest przeogromny, zupełnie inny. Totalnie brak miejsc parkingowych i każde miejsce, na którym można samochód postawić, nawet gdyby można go postawić pionowo, to każdy by go stawiał. Po prostu nie ma gdzie stać samochodu. I w ogóle każde jedno miejsce, które się nadaje do tego celu, jest natychmiast wypełniane samochodami. Natomiast jeżeli chodzi o rowery, jestem zwolennikiem rowerów jak najbardziej, ale najpierw chciałbym, żeby te logicznie zostały dokończone, te ciągi rowerowe, które są, gdzie się urywają, nie wiadomo gdzie, i później trzeba, nie wiem, rower brać na plecy, czy jechać na jezdni, tam, tak, ale nie na uliczkach osiedlowych, uważam, że to jest w ogóle bez sensu. Nawet jeżeli by chciał pan, no mówię, u nas tak jest w tej części, w tamtej części niech się wypowie kolega, bo jest w tamtej części, bardzo proszę. Bym zaczął na chyba drugi co najczęściej, bo dla mnie to jest po prostu patologia, to co zrobiliście. To czy nie my robiliśmy? Nie wiem o to, ale ktoś tam o tych rowerów waszych. Zrobiliście tam patologię totalną na ulicy Męczyńskiej, bo zrobiliście te pasy rowerowe, które idą przez całą ulicę. Ludzie i tak jeżdżą dalej chodnikami. Gdzie jak się kiedyś wkurzę, to po prostu naślę Straż Miejską albo policję i będziemy stać i klepać mandaty. O za to, bo to jest jakaś parodia po prostu. To po co robić te pasy rowerowe, ludzie i tak jeżdżą tymi. Nie wiem, wyedukujcie tych ludzi. Nie, ludzie wolą bezpiecznie przejechać. Ja to tłumaczyłem, była robiona ulica Męczyńska. Nie róbmy pasów rowerowych, zróbcie, nie wiem, dłuższe, większe chodniki, na chodnikach zróbcie te. Przepraszam, czy pan jeździ rowerem? Jeżdżę rowerem. Jeździ pan cały rok? Nie, cały rok nie muszę. W zimie się nie bardzo jeździ. Zima nie da. Chcę po prostu się upewnić, czy to, co pan mówi, wynika z pańskich doświadczeń, tylko z bujnej wyobraźni. Nie, to nie jest bujna wyobraźnia. Ja mogę pani, jak pani bardzo tak chce, bo ja tam mam sklepy, ja sobie mogę nagrać monitoring. Ja mogę pani przedstawić, ile osób jeździ rowerem przez ulicę Łęczyńską po pasach waszych rowerowych, a ile jeździ chodnikiem. A w ogóle jeździ nie wiemy. To, że nie jeździ nie wiemy, to już nie ma znaczenia, nie? I powiem pani tak. Bo pani się teraz wydaje, że jestem przeciwko rowerom. Nie, bo ja również obcowałem za tym, żeby na ulicy Łęczyńskiej powstała koło Statailu stacja rowerowa. Tak, jestem za. Tylko róbmy to logicznie. A narobiliście pasów rowerowych w całym Lublinie. Nikt prawie po tym nie jeździ. Ja mówię tylko o ulicy Łęczyńskiej. Nikt po ulicy Łęczyńskiej prawie nie jeździ. Jeździ może ze 4-5 rowerów może w ciągu jednego dnia. A ludzie się muszą z tym wszystkim użerać. Firmy nie mają gdzie zaparkować samochodów, bo jest przecież pas rowerowy, po którym nikt nie jeździ. No jaka w tym jest logika robienia? A ma pan jakieś takie dane, które potwierdzają to, co pan mówi?
Ja zapraszam panią na męczyzkę, bo nie pokażę, gdzie można znaleźć samochody. No to zapraszam. Wie pani, co ma w ledu? Ja jeszcze pan tędy i moje doświadczenie się opisuje z pańskimi słowami. Niech się wypowie kolega, ja się starzę. Ja tam mieszkam, ja chyba wiem bardziej. No ale dobrze, wracając do tych pasów rowerowych, tak? Co to do kontraruchu? Znaczy do tego kontraruchu naszego. Mm-hmm. Co wam ma to dać, że my powiedzmy na ulicy Skibińskiej, Biłgorajskiej, Składowej zrobimy takie coś? Mm-hmm. To ja może odpowiem, bo... Co to da? Co to da? Tak. Wam jako rowerzystom, tak? Czy nie? To, nam jako rowerzystom. To mieszkańcom dzielnicy Bronowice przede wszystkim. Nam, co to da? Przede wszystkim to, że osoby, które mieszkają przy tych trzech ulicach albo w okolicy, czyli ulica Bronowicka, czy przejeżdżają ulicą Łęczyńską, mogą tak naprawdę, poruszając się na krótkich dystansach, poruszać się w obu kierunkach rowerem, nie musząc wyjeżdżać na przykład na ulicę Łęczyńską, bo na przykład przepisy w tej chwili tak mówią, prawda, że trzeba się poruszać w jedną i w drugą stronę i do tej Łęczyńskiej się dostać. Czyli skrócić... Wpadam w słowo. Mhm. Ile tam mieszka kilkadziesiąt osób, a rowerem jeździ chyba nikt. Tak. Może jeden czy dwa. Tak, prowadzić sobie rower. Tylko tak. No dobrze, no fajnie, tak pięknie, chcemy, żeby było super. Tylko zacznijmy od tego, że ludzie po Łęczyńskiej umieją jeździć. No taka jest prawda. Jak jeżdżą chodnikami, gdzie prawo tego zabrania, a my mamy ich uczyć, jak jeździć po Skibińskiej, Biłgorajskiej i tak dalej. Znaczy, ja powiem panu, ponieważ my jako Porozumienie Rowerowe od 3 lat robimy badania natężenia ruchu rowerowego i tych punktów jest 30 na mapie Lublina. Wszystkie mierzymy jednego dnia rano i po południu, w godzinach takich szczytu, powiedzmy, kiedy ludzie jadą do pracy i wracają. Więc jeden z punktów jest na terenie właśnie tutaj Starych Brunowic, czyli gdzie? Skrzyżowanie ulicy Łęczyńskiej ze Szklaną i Swiatłowską. Bardzo dobry punkt. Tak. Sam ten wyjeżdża ciągle. Dlaczego tam nie macie, czego tam nie zrobiliście? Dlaczego na Szklanej nie ma drogi rowerowej? To jest podstawowa rzecz. To powinniście się planować, a nie robić jakieś kontrolę. To znaczy, my tam tędy jeździmy. To jest podstawa, bo całe Nowe Brunowice mogą wtedy sobie wjechać przez Szklaną, Firlejozę. Na podrzekę i sobie jeździć tam ten rower. Czy teraz jest ta inwestycja właśnie realizowana? Przecież no, będzie ulica Firlejowska do ścieżki. Nie, ulica Firlejowska. Dobrze, ale co z Szklaną? No, czy to nie do mnie pytanie, bo ja nie jestem urząd miasta i inwestor tylko, ale ja wiem... Ale pan jest porozumienie rowerowe, tak, który powinien dbać o to, żeby tym waszym rowerzystom, tak? Tak. Też dlatego ja dzisiaj jestem u państwa. Nowość ścieżki rowerowej na Szklanej, gdzie jeździ kilka samochodów dziennie na krzyż. Tak. Ale chyba jaka jest, tak? Bo to jest marnowanie farby. Ma pan rację. A celowo ja tam jeździłem setki razy i rowerzystów tam widziałem zawsze więcej niż samochodów. I to się pytanie, po co tam malować ścieżkę rowerową? Ale tam wydawać na samochodzie. Tak, ale wie pan, w jakim stanie jest ta ulica? To właśnie. No to kwestia na wierzchni, to jest drugi. No, jest pierwszy. Ja mówię o sobie, jest na wierzchni odpowiedni dla roweru. No to na wierzchni, to jest drugi. No dobrze, jaka jest celowość rysowania tych znaków na ulicy? Przepraszam, że tak trochę w taką moderowanie. Wróćmy do tematu. Nie przedłużajmy. Pierwsza rzecz. Do tematu. Czy techniczne możliwości tych ulic, techniczne możliwości będą wskazane do zrobienia tego, co państwo proponujecie? I druga rzecz, czy to nie będzie miało skutków ubocznych poprzez wypadki, poprzez blokady i tak dalej, i tak dalej. I tylko to jest pytanie do was numer jeden. Jeżeli zapewnienia są, jest Straż Miejska tutaj, chcielibyśmy, żeby panowie opinię nam wystawili. Powiedzieli na ten temat, czy rowery będą, pan jest akurat w tym rejonie dzielnicowym, to pan będzie dobrze wiedzieć. Jeżeli jest taka sytuacja, uważam, żeby nie przedłużać, chcą robić coś nowego, głosujemy, ale jak jest Straż Miejska, to znaczy, dlaczego właśnie te 5 ulic jest jakby w ogóle brane pod uwagę pod głosowanie? Z tego względu, że one spełniają warunki tego rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju. Ja się pana pytam w szczegółach, czy 2, czy 3, czy 5 metrów, bo tam musi być, bo to jest... 1,5 metra dla pieszego, tak? Tutaj ja już to nie wchodzę to bliżej, ale tu może Straż Miejska by się powiedziała na ten temat. Znaczy jest ile ma szerokości? Jest bardzo ciasno. To jest tak, że dodatkowe malowanie tam pasów do ścieżki. Nie ma nie. Nie znaczy, tu nie chodzi o malowanie. Nie ma możliwości technicznych. Sobie tak jedzie jak chce i koniec.
Słuchajcie, no to jest nie żałujmy. Rozpraszanie rowerzystów jest tak ogromne na dzielnicy, ja nie powiem, ale właśnie o to chodzi, że ta, co tutaj kolega mówił, jeden i drugi, że nie są zdyscyplinowani, nie są. Ja, tu jest na przykład przy Krańcowie, bo jest ścieżka rowerowa, ale kierowcy, rowerzyści jeżdżą po drugiej stronie. O tak wężykiem między wózek a babcie, która idzie z laską. Babcia idzie z laską, a tutaj dziecko idzie i babcia z pieskiem i tak dalej. I to tak, o tak sobie jeżdżą. W ogóle nie zwracają uwagi, że są piesi, że są inne. Ale ścieżka rowerowa. W ogóle na takie rzeczy, że dziecko małe na malutkim rowerku jedzie na trzech kółkach. Na te rzeczy się w ogóle nie zwraca uwagi. Ale pan tu na to pewnie nie ma. Nie, no to wiadomo, że mają prawo wtedy, prawda? No ja sobie nie wyobrażam. Ja się z panem zgadzam. Ja uważam, że zanim, aż do momentu, kiedy nie zostaną wyremontowane u nas ulice Pogodna, Puchacza, Jastrzębia, Sobia i te wszystkie inne, już nie mówię, na Starych Bronowicach, to nie ma możliwości, żeby u nas było jakieś Dopiero wtedy proponujemy. Dopiero wtedy możemy wrócić do tego. Znaczy, bo ja chciałem powiedzieć, bo dobrze, żeby panowie też zabrali głos pewnie. Natomiast ja chcę powiedzieć jako użytkownik roweru, bo bardziej się tak czuję, który po Starych Bronowicach, bo ja przyjeżdżam przez linię kolejową właściwie codziennie. Przez Szklaną, czyli jedzie. Tak, ale tak naprawdę to każdego dnia, bo nie lubię cały czas tą samą, więc i z Kibińską, i poszczególnymi ulicami, tymi równoległymi, którymi można oczywiście jechać. Z Kibińską mogę jechać w kierunku Łęczyńskiej. Ja mam na inne propozycje, dużo lepszą. Przejdźmy się do zarządu Drugiego Mostu, zróbmy kierunkowo w prawej policji, chyba problem będzie. Wy będziecie zadowoleni, my to znaczy, mieszkańcy będą zadowoleni. Tak, tylko chciałem dokończyć myśl i po prostu poruszając się po tych ulicach, zwłaszcza starych Bronowic, widzę, że osoby, które korzystają z rowerów na tych starych Bronowicach, też łamią prawo, więc niejako robią ten kontraruch, ale pomimo tego, że prawo w tej chwili nie dopuszcza takiej możliwości, znaczy nie dopuszcza, bo nie ma znaku po prostu, więc generalnie chodzi tutaj o to, o wprowadzenie rozwiązania, które to rozporządzenie jakby uprawnia, żeby osoby mogły legalnie się poruszać. Wjeżdża z Leczyńskiej od razu wchodzić na Skibińsko i sobie może jechać. Ale jest legalnie, jest. Nie róbmy problemu, bo chcą coś robić. To jest dla parę osób i tak dalej. Ja uważam, że nie powinniśmy robić tego problemu dla ludzi. Chcą jakichś innowacji, żeby ci korzystali rowerzyści i tak jest ich mało. Jeżeli to jeszcze raz prawem jest wszystko w porządku i Straż Miejska nie się wypowie na ten temat. Ma być najpierw z logiką. Więc w związku z tym, jak będzie tu, że jest to możliwe i warunki są jak najbardziej za, dlaczego mamy ludziom, jak ktoś chce jechać, jeżdżę, no ale nie w tym kierunku. No Boże, ale to jak chcą, są ludzie, którzy to jest. Jeżeli, no zgadzam się, ale jeżeli. Posłuchajcie, no dobrze. Jest ulica Sobia w tej chwili, proszę się przejść. Samochód jest sobie z rzędem, przyjdą, proszę pana, bo stoją samochody. Drugi samochód, jak pan mówi, ledwo mija się, ja myślę rowerem przejechać od drugiej strony. Na chodnik skoczy przecież trzeba. Nie, no ale jest tu pan Krzysiek, który tu mieszka, zna dokładnie. To ja nie rozumiem. Przecież on dobrze wie. Półgębki. Przecież wiadomo, że jak jest. No dobra, wiesz, dziękujemy. Myślę, że Rada podejmie uchwałę. Bardzo dziękujemy za to. Chyba, że jeszcze ktoś chciał dodać coś. Tak, ja chcę się wypowiedzieć. Ja tutaj przyszłam do państwa dzisiaj, jeszcze z panem Telenowiczem i mieszkam na ulicy Rozdroża. Jeżdżę rowerem cały rok. I dziwię się takiemu podejściu. Ja tu przyszłam po to, żeby się wypowiedzieć jako osoba, która faktycznie jeździ. Zimą zmieniam opony na zimowe, zakładam cieplejsze ubranie i jeżdżę tymi ulicami. I czułabym się bezpieczniej, gdyby faktycznie na przykład na Biłgorajskiej był kontraruch, czy ten, to co tutaj postuluje Porozumienie Rowerowe, czy też na innych ulicach i na przykład na Sowiej. Trudno jest mi się poruszać, na przykład jadąc na targ, bo korzystam z tego z targu. Myślę, że kwestia samochodów to jest odrębna zupełnie kwestia.
To, że one parkują po obydwu stronach, uważam, że tak nie powinno być. Nie jest to jednak kwestia kontraruchu, tylko kwestia problemów z miejscami. To są zupełnie inne kategorie problemy. Dlatego chciałabym, żebyście Państwo pomyśleli o bezpieczeństwie takich osób jak ja. Jeżeli Państwo nie jeździcie rowerem, czy cały rok nie jeździcie, być może możecie nie mieć takiej perspektywy. Ja czułabym się naprawdę bezpieczniej, gdyby... Nie było samochodu w ogóle. Gdyby było było tak, żeby się, było. Tak jak żeby ludzie nie chodzili też tak. Po rozumie rowerowe. Proszę, niech pan nie będzie złośliwy. Nie, proszę, nie, mam do pani jeździ pani ze Zdroża, dokąd pani jeździ? Jeszcze, zarówno tutaj na Kark, Bronowice. Jeszcze, ale do pracy. Jeszcze do centrum. Do pracy jeżdżę na Felin. Komfortowo. Nie, to nie jest wcale komfortowa ścieżka. Słuchajcie Państwo, nie na miejscu jest atakowanie tej pani. Ona wyjaśnia sprawy, gdzie jest jej dobrze poruszać. Jest teraz taka nawet moda na rowery i w różnych okresach jeżdżą roku i porach roku ludzie. Widzę sama, jak idę do pracy i to jest nieprawdą, że nie jeżdżą ludzie. Ale nie, ja nie mówię. Także trzeba umożliwić Państwu, żeby jeżeli oni mają taki plan, to może drogi i mosty pchną, że zrobią te ulice przez nacisk rowerzystów, prawda? No, drogi i mosty, zrobią no te może to razem tak wspólnie wyjść. To samo być może wrócę, będziemy ścieżki rowerowe. Jesteśmy za. I zresztą po starych Bronowicach jeszcze, no w tym momencie ulica Filojowska w połowie jest nieprzejezdna i nawet niekiedy niechcący powiedzmy wjadę pod prąd. Bardzo wielu rowerzystów jeździ pod prąd i nie ma wypadków. Zresztą to, co tutaj mój przedmówca mówił, nie ma zdarzeń rowerowych. Także to są twarde fakty. Ja bym chciała, żeby nas tutaj nie ponosiły emocje, bo faktycznie zarówno niektórzy rowerzyści, tak samo jak niektórzy kierowcy łamią przepisy ruchu drogowego. I to jest oczywiste. I przez kilka przypadków nie chciałabym, żebyśmy myśleli o wszystkich osobach, bo tak samo jakby logicznie rzecz ujmując, można by powiedzieć, że należy zakazać w ogóle ruchu samochodów, ponieważ na przykład na Witosa kierowcy przekraczają prędkość. I na przykład ludzie się boją przechodzić przez to przejście dla pieszych koło Carrefoura, prawda? Ja także głosowałam za tym, żeby tam były światła. No po prostu ja mieszkam tutaj, ja jestem stąd. Ale proszę pani, dla tych niebezpiecznych, którzy się boją, jest kładka do Carrefoura. Całkiem blisko i bezpiecznie. Nie, mam na myśli na przykład... Do Oszołoma się idzie. Proszę. Przejść. To przejście dla pieszych. Z przystanku osoby, które wysiadają na przystanku, na przykład chcą iść do Felicity na przykład. Albo... No do Felicity się przechodzi teraz, proszę panią, wiaduktem dołem. Bezpiecznie. No jakkolwiek, w każdym razie ja jeżdżę do pracy, bo pracuję w Felicity i na przykład Torondo Kasprzaka prawie nie ma niemalże dnia bez jakiegoś zdarzenia, tak. I bez kierowców, bez rowerzystów, bez pieszych są zdarzenia ciągle. Tak. Dokładnie tak. I co nie oznacza, że należy zakazać jazdy tak samochodami tamtędy. Tylko się można jechać przez życia. Znaczy, postuluję, proszę, żebyście Państwo przychylili się do tej prośby. No ja tutaj przyszłam jako mieszkanka i faktyczna użytkowniczka tej ulicy. A czy ulica z tymi zdobią Bogańska składowa, jakby była dwukierunkowa, byłoby w porządku dla was? Od kiedy ona jest dwukierunkowa? Od remoncie. Od remoncie. A na mieszkańców? Co? Nie, mieszkańcy przeczą. Nie. Właśnie mieszkańcy tego nie chcą. Możemy razem, wy, jeżeli wam na tym zależy. Ja się w to mogę włączyć, robimy dwukierunkowe, to możecie jeździć. Myślałem, że to było rozwiązanie mieszkańców. Nie. Nie chcą też. To było zgłaszane tylko tam z zarządu drugich mostów, niestety zmarł. Ten pan, co się tym zajmował, tak? Matacz się nazywał Świętej Pamięci. No i temat tak stanął, że tak powiem. Nie ma problemu kontrolować. Ale jeżeli chcecie, to ja wam mogę pomóc i mogę was wspierać tym, żeby zrobić tam dwukierunkową ulicę. Ja sobie nie przedłużę, tylko bo ja jestem w ogóle gościem, to żeby obcym. Jacek Siliński, tak mieszkam na Czechowie i tak tytułem może podsumowania.
Samochody są super, my jako porozumienie rowerowe nikomu nie zabieramy samochodów, nie każdy ma nawet ich 5, tak? Jeśli chce i ich używa i ma to sens, tak? Tak samo niech ma jeszcze 5 rowerów, tak? Natomiast ja nie mam tego podsumowania, mam tylko jedno pytanie, też korzystając z tego, że jest Straż Miejska. Na Czechowie, na przykład na mojej ulicy, gdzie są nowe bloki, dość szerokie ulice, osobiście naliczyłem w ciągu ostatnich paru lat, nie to, że specjalnie, ale po prostu przychodząc, kilkanaście samochodów, które są ewidentnymi gratami, które stoją, zarastają, więc są niebezpieczne dla środowiska, dla mieszkańców, ale dla parkujących. Oprócz tego nie, tylko powiem, o co mi chodzi. Tak, tak samo ileś jeszcze nieprawidłowo zaparkowanych. Tak? Zgłosiłem eksperymentalnie 3 z tych samochodów. Jeden został usunięty, dziękuję bardzo, tak, Straży Miejskiej. Jeden powiedziano, że nie można ustalić właściciela, trzeci stoi do tej pory. Tak? Chciałbym tylko prosić, może takie raporty były robione. Tak więc ja na jednej mojej ulicy, nie na takiej długiej, takich samochodów naliczyłem kilkanaście. Ile takich samochodów jest, śmiem twierdzić, jeszcze więcej można naliczyć tutaj, tak? Wpływa to na środowisko, na bezpieczeństwo, jeszcze asfalt i chodnik i tak dalej. Mogę odpowiedzieć panu? Nie to przeciwko samochodom, ale... Tak, ale otóż u nas dziwnym trafem, nie wiem kto rozwiązał ten problem. Samochody gratis Straż Miejska pewnie nie wie, bo nie chce wiedzieć, które stoją dłużej, okazuje się, przyjeżdżają jacyś panowie, ładują na lawetę i samochody gratis znikają. Do nas na i pojawiają się nowe. Także ponieważ dotarła do mnie ten parę osób, poszukiwało swoich samochodów, które zostawiło kiedyś. Nikt o nich nie wie, nic, zginęły. I no, sam to ich nie wystarczy go wypchnąć na środek ulicy i będą musieli wystarczyć. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać. Jeżeli jest taka sytuacja, że to spełnia wszystkie wymogi i prawne i tak dalej, nie będzie żadnej kolizji, popieramy jak najbardziej. Ja uważam, że trzeba poprzeć ten wniosek. A jeżeli jest to problem natury, prawnej natury, ewentualnie innej, że drogi są w katastrofalnym stanie, samochody nie mogą przejechać, nie ma gdzie parkować i to jeszcze utrudni nam jakąś sytuację związaną z poruszaniem się na dzielnicy tu i tu, no to wtedy trzeba poczekać do momentu, kiedy nie wyremontują nam tych dróg, gdzie oczekujemy na to bardzo długo. Myślę, ale wspieram, ja osobiście wspieram pan swego rozwiązania. Czy są jeszcze jakieś głosy? Ja mam tutaj do pan Straży Miejskiej. Jak to wygląda z tymi mandatami? Z rowerami. No jak jest ten kontra ruch, tak? To nie można w tym miejscu stawiać samochodu, jak to w ogóle w praktyce wygląda. Czy musi być pas? Wyobraźmy sobie ulicę Skibińską, tak? No. Po dwóch stronach zaparkowane samochody. Kawałek na chodniku i kawałek na ulicy, prawda? Wzdłuż równolegle do tego. I wtedy wstawiamy to i jak to wygląda. Ja może podam na przykładzie ulicy Jasnej, gdzie jest parkowanie obu stron, ze względu na strefę godnego parkowania. Taki przykład ulica Jasna, która jest właśnie miejscem, gdzie zarówno postój taksówek wyznaczony, jest tam wyznaczony kontraruch. Rowerzysta ma obowiązek ominąć te samochody, które stoją przy krawężniku po prawej strony, nie z perspektywy rowerzysty, czyli patrząc na ulicę Skibińską, prawda, żeby tak obrazowo. Jeśli jest dopuszczenie kontraruchu od strony ulicy Łęczyńskiej, czyli możemy jechać w kierunku ulicy Bronowickiej i nawet jeśli samochód stoi przy prawym krawężniku z perspektywy rowerzysty, który jedzie w Bronowicku, o ile oczywiście ma pozwolenie na to w formie znaku, rowerzysta musi ominąć samochód i jeśli samochód jedzie z naprzeciwka, on ma pierwszeństwo. Rowerzysta czy samochód? Z tego względu, że on jedzie ulicą jednokierunkowo. Jest wszystko oznaczone pionowymi znakami. Ja powiem tak. Sytuacja jest taka, że i tam są wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów. I wtedy pojazd może tam parkować jak najbardziej kierowcy tego pojazdu. Mhm. Jeżeli nie ma takowego miejsca, no to są zakładane blokady albo wystawiane wezwanie. Mandat. Tak, są mandat, kończy to mandatowe. Dziękuję. I tyle na ten temat. To w takim razie ja proponuję ze swojej strony, jeżeli Państwo chcą pomoc, żeby zrobić dwukierunkową składową biegórę z polskim miejscu. Tak jest. I jestem na załatwieniu. Tak, jest wtedy jest to właśnie dobry pan podał przykład z tą zieloną, bo w sytuacji... Jest bardzo mało takich. Tam jest chyba wyznaczonych dosłownie 5 miejsc parkingowych, z tego co pamiętam.
oznaczone są, prawda, białą linią. Tych przejść jest ich tam więcej. No, tam mówię o tych legalnych miejscach, prawda, bo ona czasami... Nie, legalnych, wyznaczonych. Mhm. Rowerzystom są, są liniami tak, oznaczone. Bardzo przepraszam. Już jest. Mamy tutaj nowy porządek obrad, także bardzo dziękuję Państwu za zgłoszenie. Czy Państwo oczekują, żebyśmy głosowali teraz? Nie, nie. To znaczy, to chyba już tutaj... My podejmiemy decyzję, także oczywiście treść uchwały Państwo trzymają. Ponieważ widzę, że są dość rozbieżne opinie na ten temat, więc... No, trzeba by jakby wnioskować wniosek na najbardziej dalej, najdalej idący. No więc proszę o sformułowanie, bo widzę, że jest. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli głosować, to trzeba by to podzielić na ulicę, tak? Na poszczególną. No tak, oczywiście. Bo każda sytuacja jest inna. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy. Praktycznie na żadnej ulicy nie ma takiej możliwości. Na mojej... Ja widzę rozwiązanie. No to mówię o tym tak, ale w tej chwili rozmawiamy o czymś innym. Rozmawiamy o kontrruchu. Ja uważam, mówię, to nie... Sam jeżdżę rowerem, tak jak koleżanka. Wiem, którędy jeżdżę i znam tutaj topografię uliczek bocznych też. I jak trzeba, to jadę pod prąd. Tam nikt mnie nie czyni ucharał, jeżeli już taki kawałek. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że nie ma możliwości na naszej dzielnicy stworzenia takich ulic z kontraruchem, jednokierunkowo z kontraruchem. Tak mi się wydaje. I proponuję przegłosowanie takiej uchwały, panie przewodniczący. To jest wniosek najdalej idący. A ja jestem za tym, żeby owszem, popieram moment. Na razie proponujemy uchwałę, tak? Ja uważam, że w momencie wykonania remontu jakiegokolwiek na tej naszej dzielnicy. Można bardzo drogo od razu, proszę Państwa, możecie to robić, ale nie w ten sposób, że teraz na... Żebyście nie odczuli, że my jesteśmy przeciwni. Nie, konflikty tak są ogromne w tej chwili parkingowe na Bronowicach, że dochodzi do tak drastycznych scen na Pogodnej, na innych ulicach się głowy. Biją się, podpalają samochody i inne rzeczy robią. Że to jest skandaliczne. A jeszcze jakby coś takiego doszło, to by... To by nas powiesili. Tak. Także myślę, że to rozwiązanie, które zaproponował pan Jana Uszpowiedź, jest bardzo dobre, jeśli chodzi o drogę Dukiego. Ale na chwilę obecną musimy odnieść się do kwestii kontraruchu. W związku z tym, ponieważ ten wniosek był najdalej idący, więc proponuję projekt uchwały w następującej treści. Rada dzielnicy nie widzi możliwości w chwili obecnej zastosowania kontraruchu na ulicach jednokierunkowych na terenie dzielnicy Bronowice. Do czasu wykonania remontu. Do czasu dopisać to. Jeżeli będą remonty wykonane, wtedy proszę bardzo. Nie, wtedy trzeba to skonsultować. Tak, wtedy trzeba skonsultować. Ale dopiszmy, że nie jesteśmy przeciwni do czasu wykonania remontu. Dopiszmy to. To napisz, remont będzie na 15 lat. No co nam szkodzi? Dopisz i miło. No dobrze, w takim razie z tą poprawką do czasu wykonania remontu. Kto jest za tak sformułowaną uchwałą w kwestii wdrożenia kontraruchu na ulicy, na ulicach jednokierunkowych na terenie dzielnicy Bronowice? Kto z Państwa jest za? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Jeden przeciwny. Kto się wstrzymał? No więc uchwała przeszła w wnioskowanym tej formie. 11 za, 1 przeciw. Dziękuję bardzo. A to Państwo nie macie takiego standardu, że głosujecie dwie różne formy? Wniosek najdalej idący zgodnie z treścią statutu dzielnicy w takiej kolejności. No bo teraz głosujemy, że zrobimy i będzie jak? No nie mogą być. Się proponuje. Więc to zastrzeżenie, które zgłosił pan Andrzej Szyszka, że po dokonaniu remontu myślę, że otwiera ten temat do konsultacji w przyszłości w takiej formie, jaką zaproponował pan Józef Szpowicz. Dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście mogą Państwo pozostać na dalszej części, ponieważ oczywiście posiedzenia Rady Dzielnicy są otwarte dla wszystkich mieszkańców. W tej chwili przechodzimy do punktu kolejnego, a więc... Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Przy tej okazji jeszcze przepraszam, bo nie zauważyłem wcześniej, pan obecny jest również pan prezes Fundacji Wolności, pan Krzysztof Jakubowski, któremu bardzo serdecznie gratuluję. Zapewne Państwo słyszeli, uzyskał tytuł Człowieka Roku Dziennika Wschodniego, także wielkie brawa dla pana Krzysztofa. Dziękuję bardzo.
Także dziękuję. Proszę, przejdziemy teraz do kolejnego punktu. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, proszę o odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia rady i podjęcie czynności w zakresie zatwierdzenia przez ewentualne zatwierdzenia. 9 października 2017 rok, protokół z 19 posiedzenia Rady Dzielnicy Donowice z dnia 9 października 2017 roku. O godzinie 17.35 przewodniczący Rady pan Andrzej Bojanek rozpoczął posiedzenie Rady Dzielnicy Donowice słowami. Otwieram 19 posiedzenie Rady Dzielnicy Donowice. Stwierdził forum na podstawie listy obecności 10 osób. Przewodniczący powitał obecnych członków Rady i stwierdził, że protokołem zostaje sekretarz Rady pani Hanna Księżopolska-Wacławiak. Przewodniczący Andrzej Bojanek przeczytał porządek posiedzenia, zapytał, czy są uwagi. Brak uwag. Głosowałem 10 osób za przyjęciem porządku obrad. Przewodniczący zarządu Marek Witanczyk czyta protokół z 18 posiedzenia Rady Dzielnicy Donowice. Pan Andrzej Bojanek, czy są uwagi do protokołu? Brak uwag. W głosowaniu 10 za, protokół przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący pan Andrzej Bojanek, chciałbym serdecznie podziękować panu Marianowi Ignaciukowi za pięknie zorganizowane imprezy kulturalne Sierpień Donowicki i panu Andrzejowi Szyszce za równie piękną organizację obchodów 20-lecia wspólnot mieszkaniowych. Przewodniczący zarządu Marian Ignaciuk przedstawił krótko, co wydarzyło się w mieście i dzielnicy od ostatniego posiedzenia Rady. 10 sierpnia, 17 Wielki Festyn Donowicki, 290 lotów, 400 marcochowych, dobrze, nie będę tego. 11 czerwca festyn pozytywnie zakręconych, radny Jurkowski właśnie, który tu był, organizuje. 12-14 czerwca dyskusja wydłużona nad projektem przestrzennego zagospodarowania miasta Lublina. 20 czerwca komisja rewizyjna Rady Miasta skarga Adama Kowacza na prezydenta miasta Lublin. 26 czerwca Rada Miasta absolutorium do prezydenta Krzysztofa Żuka. Absolutorium przyjęto 16-19. 1 sierpnia, 73. rocznica powstania warszawskiego, Rada Duży Lewieniec. 4 sierpnia, spotkanie z deweloperem Dom Lublin, oddanie mieszkań, realizacja zieleni, omówienie tych spraw. 15 sierpnia, 97. rocznica cudu nad Wisłą, Rada Duży Lewieniec. 19 sierpnia, 6. kulturalny sierpień Donowicki, obecny m.in. ksiądz wikary Andrzej Magier, pan radny Marcin Nowak, Zbigniew Jurkowski, Marcin Pogorzałek. 1 września, 20-lecie wspólnot mieszkaniowych, organizatorzy pan Adam Kowacz i Andrzej Szyszko. 7 września, sesja Rady Miasta, rondo Witolda Pileckiego, Centrum Onkologii, Plan Przestrzennego Zagospodarowania, Krotkowa, Czechowa. 17 września, rocznica napaści ZSRR na Polskę i przed pomnikiem Matki Polki Sybiraczki, Rada Służby Lotnicze. 19 września, spotkanie z deweloperem, termin nasadzeń zieleni w październiku. Była taka umowa. 21 września zarząd przygotowanie rady i 4 października 10 lat OHP na ulicy Łabędzie i gala. Następnie przewodniczący Andrzej Bojanek poinformował, że musimy podjąć uchwałę dotyczącą dyżurów rady dzielnicy Bronowice na ciąg dalszy 2017 i 2018 rok. O godzinie 17.35 przychodzi pan Paweł Wrona. Andrzej Bojanek rozdał harmonogram dyżurów w celu zapoznania się, a następnie głosowanie. Za przyjęciem uchwały harmonogram dyżurów 11 osób głosowało jednogłośnie. Marian Ignaciuk, czy coś wiadomo, jaki jest los placu zabaw przy ulicy Chełmskiej, Hubert Obrusiewicz? Nic nie wiem na ten temat, miał dopilnować Ireneusz Połacz, a jeżeli chodzi o remont ulicy Filiowskiej, to firma Strabag jest zainteresowana przebudową. Marian Ignaciuk, ze smutkiem stwierdzam, z informacji prasowej wynika, że nie ma w budżecie na rok 2018 przebudowy ulicy Pogodnej. Gotowi jesteśmy na etapowanie tej inwestycji w trzech transzach. Stąd staramy się o kwotę około 500 000, aby rozpocząć roboty. Zarząd Długi Mostu twierdzi, że chce całościowego przetargu. Do pan Andrzej Szyszko. Czy wie coś na temat przyszłości Banku Żywności? A pan Andrzej Szyszko. Bank Żywności będzie dalej funkcjonował. Ogólna dyskusja na temat placu zabaw, które są zdewastowane, a nie mam więcej chętnie do sfinansowania tych zadań. 18.10. Przychodzi pan Ireneusz Połać, więc mówię, że mieszkańcy nie chcą brać placu zabaw w dzierżawę i ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności. Pan Marian Cigler pyta pan Andrzeja Szyszkę, czy coś wie na temat wycofania projektu do budżetu obywatelskiego dotyczącej rewitalizacji bloków Pogodna 11, 13, 15, 17. Pan Andrzej Szyszko, nic nie wiem, kiedy i dlaczego został wycofany. Przewodniczący pan Andrzej Bojanek, czy są jeszcze jakieś sprawy, czy uwagi? Brak. Zamykam posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice. Jest godzina 18.25. Produkowała pani Hanna Księżopolska-Bachmann.
prawie tak jak teraz. Dziękuję bardzo za przedstawienie protokołu. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do treści protokołu? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, kto z Państwa jest za zatwierdzeniem protokołu w treści, jaką przedstawił Pan Przewodniczący Zarządu Marian Minasiuk? Kto jest za? Ale ich nie ma dwóch. To może poczekaj. Tam jest bardzo ciężki głosek. Jest, no to trudno, ale nie będzie. Tak jest, raz, dwa, jeszcze raz, dwa, raz, dwa, trzy. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo za przyjęcie. Nie brała. Się tego nie, tak, imienie nie wskazuje. To dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje przewodniczącego zarządu dzielnicy o sprawach bieżących. Proszę bardzo, pan Marian. Krótko. 10 października Głusi w naszej szkole specjalnej było sympozjum. Pani dyrektor pochwalił się remontem 3 pomieszczeń z naszych drobnych pieniędzy, które daliśmy. 12 października Rada Miasta utworzono komisję do rad dzielnic, dlatego o tym wspominam. 16 października 10 bieg papieski, 19 października gala w DDK Bronowice, 5 lat kultury w dzielnicach, odznaczenia prezydenta dostali nasi działacze kultury. 21 października nasza dzielnica, Fundacja Wolności, dyskusja przewodniczących rad i zarządów na temat finansów, kompetencji, trybu pracy, komunikacji, promocji. 8 listopada zielony budżet, konsultacje, 11 listopada 99. rocznica odzyskania niepodległości, uroczysta sesja Rady Miasta, katedra, msza, przemarsz, no i rada złoży wieniec przy, na placu zamkowym przy pomniku tym z lwami, tak? 15 listopada WSP 33 inauguracja roku szkolnego, 16 listopada sesja Rady Miasta, pierwsze czytanie projektu budżetu, brak pogodnej, 26 listopada pani redaktor Halina Łabonarska, aktorka Halina Łabonarska recytuje u nas w kościele utwory przy akompaniamencie pana Grudnia, 27 listopada na Tatarach umówienie badań na temat rad dzielnic w Polsce, 30 listopada zarząd, przygotowanie Rady Dzielnicy, zaproszony pan radny Nowak, tutaj obiecał nam, że wstawi się za pogodą, dzisiaj też miał być, myślałem, że go spróbujemy. Co roku się wstawia i wstawić się nie może. 5 grudzień, nadzwyczajna sesja Rady Miasta, komisja alkoholowa, jak ktoś nie wie, to tylko powiem humorystycznie, że dietę z 200 zł zdjęli po sprzeczka do 63. Dokładnie. Za posiedzenie. 9 grudnia Polacy rodakom, zarząd dzielnicy uczestniczył przy organizacji paczek dla Polaków na wschodzie. Braliśmy uroczystość jako członkowie zarządu z senatorem Gogaczem przy wręczaniu paczek na Ukrainę. 11 grudnia budżet obywatelski, konsultacje. Tu może pani Hania powie dwa zdania. Przepraszam, pani Hania. No tak, bo to jest tak. Tylko kilku zdań. Proszę Państwa, w sumie było 11 osób plus dwie osoby prowadzące. No i to były takie, co tam wprowadzić, co zmienić. Więc różne były propozycje, na przykład czy ma być dwa i mówili, że dwa duże projekty, trzy małe, jeden duży, trzy małe projekty i głosowanie. A poza tym, jeśli chodzi o głosowanie, to zwiększyć ilość punktów głosowania, bo to nie wszyscy ludzie mogli wziąć udział. I żeby ograniczyć ilość głosowania z jednego komputera, bo to też jest jakiś taki troszeczkę podejrzany. No a była mama i uważała, że miała dziecko 9-letnie, 6-letnie i ono wiedziało, co chodzi, i to zabierało głos w głosowaniu, więc no był pan starał i tak, to się nie da zrobić. I no, uważała, że tak jest w porządku i wszyscy, że tak mówi konstytucja. Czy konstytucja mówi, że dzieci mogą głosować? Chyba to się ma 100 lat. Nie wiem, jak to jest. Ale nie są wybory. Ale dyskusja na temat pieniędzy. Ale są przyznanie pieniędzy, więc. No, tak. Dziecko ma wykład. No więc właśnie, także tak, to. W konsultacjach społecznych może wziąć każdy. No ale coś nie wątpię. Każde, ale starsi ludzie są nie internetowi, są wykluczeni. Więc właśnie są wykluczeni i właśnie o to chodzi. No ale. Mogą pójść do biblioteki. Ale właśnie. Ani mogą. 3 godziny. Trzy godziny. Nie są wykluczone.
No więc także to było właśnie o takie ogólne oczywiście. No, czyli 15 stycznia, jeśli ktoś będzie chciał, o godzinie 17 w domu Parisa będzie dalszy ciąg. No to były takie te ogólne, tylko tak jak mówię, więc jedni tak, drugi tak, no, i stanęło. Dziękuję bardzo za relację. Oczywiście jeśli chodzi o dom Parisa, to chodzi o referat, który zajmuje się współpracą, konsultacją z organizacjami pozarządowymi na pierwszym piętrze. Przechodzimy w związku z tym do kolejnego punktu, czyli punkt 6, sprawy wniesione i wolne wnioski. Proszę bardzo, przewodniczący, może zacznijmy. Szanowni Państwo, puszczę programy sesji Rady Miasta, jak ktoś jest zainteresowany, żeby przejrzał. Natomiast mamy sporo pism, dotarło w międzyczasie i zgodnie z, że tak powiem, z sugestią, żeby zarząd sam za bardzo nie decydował, więc postanowiłem wszystkie pisma przeczytać na Radzie, chociaż skrócić. No pierwsze przyszło pismo ze Straży Miejskiej, które złożyło nam, że tak powiem, sprawozdanie z wykonania czynności. Pozwolicie, że nie będę czytał, ale też puszczę, jak ktoś chce sobie obejrzeć. Poproszę, żeby to wróciło. Kolejne pismo Lubkom, Zakład Wielobranżowy do Rady Dzielnicy Bronowice pisze, że Zakład Wielobranżowy Jastrzębia, administrator pracy przy Sokolej 3-5 w Lublinie przekazuje pismo Zarządu Nieruchomości Komunalnych z prośbą na wyasygnowanie środków finansowych na wykonanie nowego placu zabaw. No i tam oczywiście dział eksploatacji ZNK pisze wcześniej do zakładu wielobranżowego, odpowiadając na pismo, zarząd nieruchomości, że z uwagi na brak środków finansowych nie może zrealizować tego zadania. Nowy plac zabaw może zostać wykonany w przypadku przekazania środków finansowych na ten cel przez Radę Dzielnicy Bronowice. No, to jest Sokola 3-5. Zaraz będzie drugie. W odpowiedzi na pismo przy Puchacza wykonanie pracy zabaw między budynkami przylotniczej 6 a Puchacza 2. Już nie będę czytał, co samo. Tak jest. Też zrobił, bo rozwalili jak Rada na pieniądze. Więc średnio około 100 tysięcy lekko liczą się na plac, także już nie mamy na 2 lata. Kolejny temat, nie wiem, co mam. Od razu. Co mam odpisać? Bo uważam, że należy się odpisać. No tak. Uważam, że napisać wniosek do pana prezydenta, bo na ten temat będzie prowadzony z prezydentem Szymczykiem rozmowy, że jest to granda, żeby ich doprowadzono do likwidacji placu zabaw. Tak. Pan prezydent Szymczyk dostał pisma stosowne w odpowiednim czasie, wyasygnowanie na to środków. W obecności mieszkańców i nie tylko odbyło się spotkanie z panem prezydentem i pan prezydent Szymczyk, że mieszkańcy o tym wiedzieli, obiecywał, że nie może dopuścić wielowiosennego skandalu, że Bronowice zostały pozbawione 3 placów zabaw. Tak jest. I czekamy na decyzję Rady Miasta i wtedy będzie decyzja. Mam nadzieję, że ze satysfakcją dla wszystkich. Ale panie radny szanowny, gospodarz, który na to ma mieć pieniądze, czyli ZNK, nie wystąpił do prezydenta. Przepraszam, panie Marianie, wystąpił w miesiącu wrześniu i tam była kwota główna chyba 70 tysięcy złotych, a my żeśmy dodatkowym pismem wystąpili do ZNK, wiedząc taką sytuację, żeby z tych 7, bo nie było napisane na co, żeby ZNK zapisał, że to konkretnie na te place. Ale 70 tysięcy, to nic się na tych placach nie zrobi. Liczę, bo propozycja była, że na każdy plac po 100 tysięcy, 300 tysięcy Rada Miasta, na wniosek pana prezydenta Szymczyka miała to. Odbyło się w tej sprawie 3 spotkania. Czekamy na decyzję Rady. To wszystko wiemy, tylko Rada na razie nie ma na nic pieniędzy, a to miasta mówimy na póki co. Ale pierwsza rzecz, uważam, pierwszy błąd podstawowy, musi ZNK wystąpić do prezydenta. Jak ja się orientowałem, jak był konstruowany budżet, to ZNK nie wystąpiło do prezydenta o pieniądze na remont placu zabaw. Później wystąpił. Nie ma nic. No jeżeli wystąpił, dlaczego do nas kieruje takie pisma z datą i listopad? Dajcie mu pieniądze. Andrzeju. To nie wiem. Przeczy jedno drugiemu. Lubkom przeczy sam sobie. Nie, to nie Lubkom. Odpowiada. Proszę bardzo, zaraz czekaj. To jest akurat tutaj z 10 października, z 27 września. To nie, to już później było spotkanie.
No jak? No ale ty mówisz, że wystąpili we wrześniu. Nie, nie. Jeszcze raz powtarzam, żeby nie mieszać. Oni wystąpili globalnie o daną kwotę, tam na to 70 milionów. Kiedy? Ale nie napisane, co to będzie. Andrzej, ale kiedy? Oni wystąpili zgodnie z tymi harmonogramami prac, a my później dodatkowo do pana prezydenta, żeby umieścić w budżecie pod tą pozycją. Zgadzam, ale najpierw musi być pierwsza część. No więc oni w pierwszej części wystąpili o globalnie 70 nie, na pewno, to 100%, bo to było sprawdzone. Dobrze. Zobaczymy, jaką decyzja będzie Rady Miasta Lublina, bo dojdzie, bo teraz zima jest. Place zostały w panie przewodniczący. Place nie. Po nawałnicy ostatniego meczu, co było w Lublinie, nawałnica przyszedł tajfun cały po placach zabaw i tajfun po blokach. Elewacje są tak zdewastowane, a drągi te, które służyły przy placu zabaw, to służyły nie do zabawy, tylko walenia w nowej relacji. Straty są okropne, policja jak robi dochodzenie. Więc są olbrzymie pieniądze, że wspólnoty za głowę się łapią, co z tym fantem zrobić. I teraz czekamy, liczymy, że policja no, coś tam zrobi w tym temacie. Jak nie zrobi, to czekamy od ubezpieczycieli, żeby ubezpieczyciele tym się zajęli. Wspólnoty to są olbrzymie koszta, co przyszedł tajfun po Obronowicach i po tych placach zabaw. I dlatego to było konieczność. Wyrywane zostały te belki, z tymi belkami bawiono się ale jak... To prawda, ale to że one są spuchniałe, były już wtedy, widzieliśmy wcześniej, komisja już... Brak nadzoru jakiegokolwiek. O właśnie, i to jest prawda cała. Pierwsza, praca, pełniąc rolę zarządcy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Pogodnej 24, tego na rogu, informuje, że do tutejszej spółki wpływają skargi dotyczące zanieczyszczenia terenu wokół altany śmietnikowej przez klientów sklepu spożywczego przy ulicy Plagego i Leśkiewicza 3. Osoby będące pod wpływem alkoholu rozbijają butelki, śmiecą, a swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają w wejściu do altany śmietnikowej. Mieszkańcy wyżej wymienionego budynku boją się wieczorem wynosić śmiecie do altany śmietnikowej. Powyższa sytuacja stwarza zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców. W związku z powyższym nasi dozorcy mają dodatkowo nieprzyjemną pracę. Biorąc powyższe pod uwagę, mieszkańcy proponują ustawienie obok sklepu przenośnej toalety dla klientów sklepu, cele rozwiązania problemu oraz wystąpienie o cofnięcie koncesji na handel artykułami alkoholowymi. To przy każdym sklepie powinno być nie, to tu korzystamy z panów obecności. Chciałbym, żebyście z jednym zdaniem skomentowali, co wy na to. No to się dopilnować tej toli. No, niech skomentują, no, w jednym zdaniem. A to i też wywalają łańcuchami, no, to dobrze, nie zmuszajmy panów do tej deklaracji, no chyba wiemy. No, Jakie są ustawowe zadania Straży Miejskiej, no na pewno. Nawet nie możemy wnioskować o cofnięcie koncesji. Możemy wnioskować? Nie możemy. Przepisy stanowią wyraźnie, że koncesję można cofnąć tylko, jeżeli się złamie przepisy pewne. I koniec. A innych podstaw nie ma. Dobrze. O, dzięki. No. Dobra. Kolejny, tu już akurat gestor. Dobra. No mów, co tam kurczę robić? ZN, Zarząd Nieruchomości Gestor, pisze do Rady Dzielnicy, czyli bezpośrednio do nas. Zarządzanie nieruchomościami Gestor jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej Łabędzia 17 w Lublinie, działając w imieniu na rzecz, zwraca się z prośbą o pomoc w poniższej sprawie. Może ja to opowiem. Bo jest o tyle. Tak, chodzi o to, o wjazd pożarowy, o parkowanie tam samochodów na gminne, o niestosowanie się do przepisów i tak dalej. I znowu wyręczy się tu, kolega Darek się tym zainteresował, może by w dwóch zdaniach streścił. W dwóch zdaniach prośba. Bardzo proszę pan. To znaczy tak, tam jest taka sytuacja, że będzie 17 wspólnota uchwaliła, że nie wolno parkować pojazdów wokół bloku, które będą tarasowały dojazd straży i śmieciarek i tych różnych pojazdów, które dojeżdżają. I tutaj sprawa jest o tyle zamieszana, że pan, który zajmuje się tą sprawą, czyli ten przewodniczący tej wspólnoty, skontaktował się z jednym z radnych dzielnicy Bronowice, który pracuje w Świdniku. Tak to mi pan przekazał. I, no to ten, Obrusiewicz. I
i niby obaj ustalili, że Rada Dzielnicy w tym może w czymś pomóc. Ja nie mam pojęcia, w czym możemy pomóc. No wszystko, ja Rada Dzielnica, tak, na wszystko. Dobry grosz na mówi. Na wszystko. Gestor się zwrócił tylko do nas, żebyśmy chyba stwierdzili, że nie możemy nic w tym momencie zrobić. No i to jest cała konkluzja. Szanowni Państwo, problem między panowie, szanowni Państwo, problem między łabędzią 13, 17, 21 jest znany od dawna. Jeszcze szlabany. Jeszcze dodał, szlaban przestawiony został tydzień temu. Więc już całkowicie został wielki zrobiony. Jeszcze może wyjaśnię. Te szlabany, jeden szlaban, który stoi i drugi jeszcze będzie przy 17 stał, one są szlabanami inteligentnymi. Tak. Służby mają do nich możliwość wibera, który otwiera na każde wezwanie. Tak, tak. I tutaj jest wszystko w porządku. Tylko mówię, no tam jest problem tego typu, że jedni chcą, żeby nie stawiać tych pojazdów, inni uważają, że mają prawo i skądinąd mają prawo, bo to jest ich działka. Jedynie problemem jest to, że nie ma drogi dojazdowej przy tej pożarowej. I tu jest cały... Trzynastka chyba sobie poradziła trochę z tym problemem, bo uzgodniła z... Czy to siedemnastka? Uzgodniła dojazd od tej nowej drogi, którego jeszcze dojazdu nie ma. To 21 uzgodniło. 21? To może 21. Któryś z nich uzgodniło sobie dojazd? 21 ma dojazd od nowego osiedla, 17 ma kłopot i 13 ma kłopot. A jeszcze większy kłopot, że każdy budynek, każda wspólnota kłóci się między sobą, żeby ta miała więcej parkingu, a ta jest to teren wojskowy. A trzeba im pomóc, a problem jeszcze większy jest, to już nie jest wojskowy, bo tam jest, ale to są oficerowie Wojska Polskiego mieszkają, więc się wszystko należy tam, jak potrzeba, z rozkazem, ale to już nie o to chodzi, niech tak będzie. Tam jeszcze problem jest w Banku Żywności, który nie dość, że wcześniej jest PKPS, później jest Bank Żywności, ten problem trzeba było rozwiązać. Przyjeżdżają biedni ludzie, zastawiają wszystkie uliczki biedni boczne. Biedni ludzie z samochodami. Taksówkami, z samochodami. W związku z tym zwrócić uwagę, aby problemu nie było, o przeniesienie tych banków wydawania żywności w inne miejsce, bo nie może być tak, że Dzień Czarnowicy jest jałmużna dla wszystkich PCK, PKPS-u i Banku Żywności, a w zamian za to niszczy się drogi, dewastuje się, syf zostaje, czyli nieporządek na ulicach, na chodnikach, bo wysypują to. W związku z tym, jak z tym się uporamy, to podejrzewam, że już będzie troszeczkę więcej miejsca. Więcej miejsca. A tu jeszcze raz powtarzam, temat jest bardzo znany, bardzo konfliktowy. Uważam, że tutaj ten szlaban powinien rozwiązać problem, a drugi problem... Ej, tam nawet szła kobieta, która została potrącona. Przez samochód dostarczający żywność. Ale to jest inny temat, więc w związku z tym tutaj no, to co poradzimy? No, nie, to nie trzeba tylko udzielić odpowiedzi, że my nie mamy wpływu na to. Bo jakie my mamy wpływ? Trzeba taką odpowiedź przygotować i tyle. No, i uzasadnić, że są takie... Czyli czy w związku z tym będziemy to głosowali? Ja rozmawiałem z prezesem gestora i prezes powiedział, że on dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że my nic nie możemy w tej kwestii. Ale napisał. No ale radny Obrusiewicz... No właśnie, i tutaj szkoda, że nie ma radnego Obrusiewicza. Ale powiem tak, on był najbardziej w tym temacie, a w momencie, kiedy pani Klasik przeczytał, nawet słowem się nie odezwał, nawet nie przyznał się, że to on obiecał, że cokolwiek załatwić. No nie miał odwagi cywilnej. No. Szanowni Państwo, czy Rada upoważnia zarząd, żeby... No, upoważnia, ja jeszcze bym teraz myślał. Teraz tak. Jeszcze jedno pismo, o tyle. To jest właśnie tak. Mieszkańcy tutaj molestowali nas ciągle na wszystkich dyżurach. Szczególnie jedna dziewczyna z prawie tego placu, szczególnie tam przy Pogodnej, tak, w tym placu zabaw. Ja im doradziłem, napisali, znaczy przy Jastrzębiu, prosiłem, żeby napisali pismo do ZNK, napisali, zebrali podpisy, wszystko to złożyli i co ZNK odpowiedziało? Nie ma pieniędzy. Dział eksploatacji odpisał Radzie Dzielnicy Bronowicach. Przesyłając petycję mieszkańców budynku zbudowanego w pobliżu placu Zabaw Przyrodnicza 6, w sprawie wykonania kapitalnego remontu wyżej wymienionego placu,
Zarząd Nieruchomości Komunalnych prosi o przeznaczenie środków finansowych z otrzymanej rezerwy celowej na wyżywiony cel, a także o coroczne zabezpieczanie środków na naprawę wyjazdów urządzeń zabawowych następujących na placu zabaw. Nadmieniamy, że ZNK po raz kolejny nie posiada środków finansowych na takie inwestycje. I to odpowiedź. To samo. Już właśnie, no Marek Pasuciak się podpisał. Proszę Państwa, to jest kolejne pismo. Przepraszam, że udzielę sobie głosu. Wobec powyższego prosimy o jak na wstępie. Takie pisma dostajemy i właśnie, i teraz mam pytanie. Co ja mam odpisać? Żeby... Tak, odpisz im, że my tak nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy. No to ale trzeba przekierować do prezydenta albo do Rady Miasta oraz budżetu. Dokładnie. Jeżeli chodzi o placę zabaw, zapisuj takie rzeczy, nie? Zrób sobie taką listę i później w czerwcu będziemy wysyłać wnioski do tego, do budżetu, do miasta. I to pakujemy to wszystko i to idzie na tym zabawie. Nie ma problemu, ja przecież co roku pakuję 30 wniosków, co z tego żaden nie został w tym roku uwzględniony. Żaden na razie. Jeżeli chodzi o te placę zabaw, dostarczę dokumenty, które były ustalone z prezydentem Szymczykiem. No ale to oficjalnie nic nie wiemy o spotkaniu z Szymczykiem, bo dostajemy inne pisma. No to dobrze, oficjalnie nie dostajemy, bo nie wiem dlaczego. No, nie wiem, oficjalnie my żeśmy jako Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina, dzielnicy Bronowice wystąpili, żeby uniknąć takiej sytuacji, że Rada nic nie może i Rada nie ma nic. Dostałem odpowiedź, że to będą rozpatrywać radni, bo dojdzie do skandalu na wiosnę, bo Bronowice zostaną pozbawieni 3 placów zabaw. I pan prezydent Szymczyk w obecności kilku osób przedstawiciel, ja nie wiem, pani nie było. Podpisać na te pisma? Po raz że, jeszcze raz, my jako Rada nie mamy funduszy, a pismo i rozmowy odbyły się z wiceprezydentem Szymczykiem, daty ci podam i kiedy co było zapytane. Ale oni wiedzą, że my nie mamy, że mamy rezerwę sobie. To temat jest u pana prezydenta Szymczyka, który zgłaszał do budżetu miasta na wybudowanie od nowa 3 tych placów zabaw. Ale Maria, poczekaj, dostałeś pismo dzisiaj, więc na dzisiaj nie masz pieniędzy. Ale dzisiaj nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy, odpisy. Brak jest, pisze, brak. Brak funduszy, nie mamy pieniędzy. Jednym zdaniem, odpowiedz taka koninanka, że to mamy też do nich pieniędzy. Ale zaraz żeście mnie do czegoś trochę sprowokowali, więc jeszcze coś wam powiem. Już pisane, że nie mamy, już było przecież. No, na każdym wypisu powinny dać odpowiedź. No i trzeba w kółko powtarzać. Jeszcze bym pominął dwa takie drobiazgi, ale jednak one są. Otóż wspólnota mieszkaniowa Filejowska 2, 2A i 2B pisze, bo ja tu mylę się, bo na zarządzie byłem, na radzie, nie? Do nas, że w imieniu wspólnoty mieszkaniowej Filejowska 2A, 2B w Lublinie zwracam się z prośbą o zamontowanie na Filejowskiej kamery wprowadzonej do systemu monitoringu miejskiego. Czy to są te nowe budynki? Nie ma takiej potrzeby już o tym. Na wskazanej ulicy dochodzi do zdarzeń, które zakażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Budynek został obrócony kamieniami, z widoczywem dochodzi do kradzieży, do stacji, z upoważnienia Azdom, Marlena Czechowska, czy jakoś coś. Tak. Nowe bloki. Nie, to Filejowska 2, 2B. To są nowe bloki? Tak. Te są budowane teraz. No i już kamery. Nie, kamery mogą sobie zainstalować sami. Chwileczkę, spokojnie, tam kamery są. No to co? Przecież Gala wybudowała te bloki. No właśnie. W tych blokach są kamery. To czego są kamery? Oni chcą, no ale zobacz co tam jest napisane. Żeby podłączyć do monitoringu miejskiego, żeby ktoś przyjechał i zainterweniował. Tak. Bo tam było coś takiego, że rzucają kamieniami tam przy zgodnej w te bloki. Tak. Co mam odpisać? My nie mamy pieniędzy na tą chwilę. No to co? Nie, ale tutaj to na kamerę, że nie ma. Nie, no nie, no nie. Gdzieś mogą połączyć. Ale ile ktoś zajmuje tymi sprawami? No nie może. Chodzi mi o to, że oni chcą, żeby miał kto. My nie zainstalujemy miasta. Ja nie wiem, ja pierwszy raz słyszę o takim czymś. Podam ci to pismo, czego wiesz. Celujcie mi to, ja sobie. Nie, to tam. Tak, tak. To. No właśnie, no właśnie, bo oni chcą się podłączyć do miejskiego. Ale zobaczcie, jest kilka problemów technicznych, bo tam jest zrobiony monitoring wszystkich bloków, tak? Ale żeby to wpiąć do systemu monitoringu miejskiego, to muszą być odpowiednie kamery i odpowiedni sprzęt. Czyli chodzi nie tylko o rozdzielczość. Tak, kompatybilność urządzeń. A to się wiąże
wydział IT może? Tak. No, może do wydziału IT to przesłać. No. Może było rozpatrzenie. Ale z tego co ja wiem, to raczej to jest marna szansa. No to teren prywatny jest. Nikt nie dołoży pieniędzy. Szanowni Państwo, chcę z olbrzymią przyjemnością Państwa poinformować, że w dniu 18 grudnia, czyli w ten poniedziałek o godzinie 12, po 12 latach oczekiwania, mimo braku środków, przepychanek, udało się, że rozpoczęta zostanie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji, gdzie pomogła nam bardzo tutaj dużo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji plus Komenda Główna Policji. Spodziewamy się, proszę. Gospodarcza 10. Lokalizacja gospodarcza 1B. W związku z tym ubolewamy nad tym bardzo, gdyby była zgoda Rady Dzielnicy, na której mówiłem 5 lat temu o tym, że jeżeli tu nie zrobimy komisariatu, to nie powstaną bloki, ale to już nie ma istoty sprawy. Najważniejsze, żeby to powstało, bo głównym celem tego komisariatu, tak tu chcę radnym niektórym wytłumaczyć, bo cały czas mówili, po co nowe budynki. To nie chodzi o budynek, tu chodzi o co. Chcemy ten komisariat oddać na stulecie policji w 2019 roku. Chcemy z wnioskami, które mają przygotowane, wystąpić już na spotkaniu 18 do władz samorządowych województwa i miasta Lublina o nowe radiowozy. Przede wszystkim radiowozy, co mamy obiecane, że na stulecie, jeżeli jest taka inicjatywa, bo stulecie w 2019 roku, zaskoczyliśmy również Komendę Główną i pana ministra Błaszczaka, że tak, owszem, wszystko zrobią, żeby przyspieszyć. Inwestycja miała trwać 3 lata, 4 lata, będzie trwała krócej, znajdą się na to środki i po prostu zapraszam, bo imprezę organizuje policja. Z uwagi na spodziewane Komenda Wojewódzka, Komenda Główna, z uwagi na pewne obawy bezpieczeństwa, będą uczestniczyć posłowie, tam jeszcze inne osoby. Ta uroczystość kopania pierwszych łopat będzie odbywała się w poniedziałek o godzinie 12, że z olbrzymią satysfakcją to Państwu podkreślam, bo pamiętam, że ta bitwa od 12 lat trwała. Doszliśmy do celu. Tu w poniedziałek o godzinie 12. 1B, gospodarcza 1B, 1A wjeżdża się. To gdzie policja jest, tak? Nie, nie. To będzie uroczyste w kopanie łopaty. Rozpoczęcie budowy. Bo gdyby do tego nie doszło, to jeszcze raz powtarzam, też niektórym osobom na tym zależało, gdyby do tego nie doszło w kopanie do końca roku, a przy zmianach w naszym województwie komendantów i głównego inwestycyjnego, no, znowu procedury by się odkładały na następne lata, bo pieniążki by trzeba do końca roku wykorzystać. Że tu no nie do głównej, tylko są akurat jeden, drugi w Stołecznej, więc tu trochę są. Cieszymy się z tego, więc informuję, że te działania po jakimś czasie, Państwo pamiętacie, jak długo to trwało. Ja jeszcze raz powtarzam, ubolewam tylko na to, że mogliśmy mieć tu bliżej, ale nie ma to problemu. Budynki nie grają miejsca. Gra tylko przede wszystkim o to zwiększenie etatu i bezpieczeństwo ludzi. A druga rzecz, chcemy to oddać na stulecie policji, bo już wiemy, że to będzie w 2019 roku. I inicjatywa została podjęta, bo nikt o tym na razie nie mówi. I w związku z tym mamy nadzieję,
że tak się odbędzie. Chcę tylko powiedzieć, że to będą znani goście, decydujący władze samorządowe Trzebelskiego. Wszyscy posłowie dostali zaproszenia, z tego co wiem, od policji to jest potwierdzone. Nie wiem jeszcze, kto z Warszawy z gości przyjedzie, na pewno przyjedzie ktoś od decydujący od inwestycji. Zaproszenie dostał pan minister Błaszczak, ale to pewnie na otwarcie przyjadą. Ale może, daj Boże, tak się stało, że informuję, że tak wygląda sytuacja. Że po tylu latach oczekiwania Rada Dzielnicy Bronowice, no rady, no Społeczny Komitet Mieszkańców na tym zależy, bo właśnie tu rozmawialiśmy na ten temat. I jakie tatary, człowieku, to samo mieszasz, no byś zamieszał, widzisz, no i dlatego ci zaproszenia nawet nie dali, boż pierwszy mieszał. Ale nie chcę. No co nie chcesz? No dobra, gdybyś powiedział 5 lat temu, co mówiłem tutaj, nie sprzeciwiał się, to by nie było konfliktu. Tu tam by były dwa. Dwa by były komisariaty. A jeżeli wam się o tym mówiło, to jak zwykle w powiedzie jesteśmy. Tak samo, Marianku, nie ma co się śmiać, bo od basenu nie ma żadnej inwestycji na Bronowicach, bo jesteśmy bezradni. Tak. Jako Rada Dzielnicy Bronowice. Tak. Bezradna. A kto kwestionował plan przebudowy pogodnej? Może pokazać palcem? I cały czas kwestionuje. O, widzisz. I cały czas, bo wykonanie jego to jest wielka puszerka. To jest puszerka. Nie ma kanalizacji. Asfalt się usypie. Jeżdżą piry i tak dalej. No. Oczywiście szerzej, co będą następny raz powtarzać? Nie, no mają zrobić kanalizację. No, tak, mają zrobić, kiedy zrobią. No, teraz. Teraz będą robić. Następny raz będą pieniądze, a będą dawać, jeszcze raz będą robić, tak? To jest puszerka zrobiona i my się na to zgadzamy. Na razie nic nie jest zrobione właśnie. Ja mówię o łabędzie, ja pogodny. Nie, mówię o pogodzie. Pogoda, no pogodna wiadomo, że nie będzie zrobiona. Z przyczyn wiadomo jakich, no. Radny Jurkowski mówił, że zabiega. Proszę? Radny Jurkowski przed wyjściem mówił, że zabiega o to, żeby było w przyszłości. Tak, radny Jurkowski na komisji ostatnio napisze tak wniosek, że zaakceptujmy, a rada cały czas pisze, że pieniędzy nie ma. Ale nie będzie tych pieniędzy. Jeżeli my się nie skrzykniemy, nie pojedziemy do Warszawy, do ministra infrastruktury, tak jak robią to inni, tak się dzieje. Na komisariat dostał, miasto dostało pieniędzy? Absolutnie złotych. Chcesz usłyszeć prawdę? Tak, słucham. Rozumiem, że komitet również wiaskowy komisariat otworzył. Nie, mnie to nie interesuje. Nie? Ja tam już jest otwarty. Ale to tak, że to nie jest to jaskowe. Nie, likwidowali, teraz odtwarzają. Ale nas to nie chodzi, to jest program. Ale to... To trzeba połączyć do tego programu. To PiS odbudowuje komisariaty. Ale mnie nie interesuje, czy PiS, czy nie PiS. Dzięki Bogu. Znalazły się, o tak, o. A, bo to myślisz, że tam nie ma wniosków. Tam są wnioski, tysiące wniosków w całej Polsce są. A gdyby nie było przeszkody Rady Dzielnicy, były dwa. Proszę mi podać jedną przeszkodę. Jedno pismo. Pan Ignaci przeciwko wybudowie do końca. Proszę pokazać jedno pismo, chociaż żeby pan Ignaci napisał, że jest przeciwny. Jedno pismo proszę pokazać. Na Radzie Dzielnicy pan parę razy powiedział, że pan jest przeciwny. Pismo pokaże. Wypierasz się w żywym oczy kłamstwem teraz. Było tak, pani przewodnicząca? Jedno pismo mi pokaż. Pani przewodnicząca Bochniarz może potwierdzić. Co może potwierdzić? Co może potwierdzić? Że pan był przeciwko budowie komisariatu. Ale gdzie to jest? To słowa. Jest to nagrane na kamerze. Wystarczy? Poproszę mi dać. To ja to pokażę. To ja to pokażę publicznie. Teraz będzie ojciec chrzestny. Tylko ty się umiesz, chop ręka i mówi, że wszystko w porządku. Nie pójdę na to, chciałem ci powiedzieć. No bo cię nikt nie zaprasza, bo wiedzieli, jakie destrukcje robiłeś. Ja cię nie chcę kłócić, bo nie było to kłótni. Tylko teraz nie odwracaj kota ogonem. Nie odwracaj kota ogonem, tylko weź się do roboty i rób spotkanie z ludźmi, nie jakieś cuda, tylko z ludźmi, niech będą jakieś inwestycje, bo nic nie ma robione i nie będzie ale robione. Ale nie chcę robić ci przykrości, bo inwestycje nie są robione dzięki tobie. Dzięki tobie właśnie, bo wszystko dzięki, wbrew tobie zrobiliśmy łabędzią i dlatego jest. Bo ty chciałeś właśnie... A ty jeszcze miałeś tyle do łabędzi do gadania, byś nawet basenowi przeciwny. Tak, tak, bo oczywiście chcieli, tak jak ty mówisz, przebudowę kanalizacji na łabędzie robić i by była do tej pory nie zrobiona, bo nie robili. Byłaby zrobiona. To co teraz pogodę nie zrobimy, będzie poprawiać kanalizację i cały ten... Nie, pogodno, żeby zrobić całą... Ja mówię o łabędzie, o łabędzie, o łabędzie. Łabędzie jest zrobiona już, ile lat jest zrobiona? Bez odwodnienia i innych rzeczy. A pogodna to uchwała jest mieszkańców, już od 5 lat. No właśnie. Od 6 lat. I co? No i nie ma realizacji. No, no to właśnie. Jest uchwała, nie ma realizacji. No nie ma realizacji. No to jak ja mam wpływ na to? No ty jako radny tutaj na dzień dzień. Mniej więcej tak masz wpływ na to, jak na budowę komisariatu. Tak sam. Nie, nie. Na budowę komisariatu mieli mieszkańcy. Mieli mieszkańcy i nie kompromituj mieszkańców. Tu jest ojciec z krzesłem.
mieszkańcy... Wniosek jeszcze. Proszę bardzo, pan prezes. Zmieniłem temat trochę. To, było trochę o tej rezerwie celowej, co Zewnętrzna ciągle przesuwa wnioski do Rady Dzielnicy, tylko powiem, że po tym spotkaniu przewodniczących Rady Zarządów Dzielnic 21 października, jak był pan Marian, takie dwa wnioski ogólne wynikły od właśnie przewodniczących i złożyliśmy do prezydenta. Między innymi jeden o zwiększenie rezerwy celowej do 200 tysięcy złotych przyszłego roku. Przyszła odpowiedź z kancelarii prezydenta, że zwiększenie rezerwy celowej dla Rad Dzielnic jest niezasadne. Natomiast drugi wniosek to dotyczył organizacji szkoleń dla Rad Dzielnic. Też była odpowiedź z urzędu, że jeśli któraś Rada Dzielnicy będzie chciała szkolenie się zgłosić, to urząd chętnie takie szkolenie zrealizuje, przeprowadzi. Jeśli Państwo potrzebowali, to proszę pamiętać, że można się zgłaszać do urzędu. I zwracam też uwagę, że komisja została powołana w Radzie Miasta, komisja specjalna do spraw statutów dzielnic. Tak, właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że dzisiaj obradowało. Wspominał, czy kogoś... i rozpoczęły już pracę i obraduje nad statutami dzielnic, także zachęcam do interesowania się i brania udziału w danych pracach komisji. Śledzić trzeba BIP, ewentualnie my staramy się jako fundacja informować na ten temat. A po nowym roku chyba na wioskę miały być konsultacje z radami dzielnic, ale myślę, że teraz jest ten etap, kiedy tworzy się jakby te przepisy i też ważne, żeby już na tym etapie brać udział w pracach tej komisji. Ale znaczy nieoficjalnie, bo no, nie możemy być członkami tej komisji, ale można przychodzić i można zabierać głos. Ale pan wie, że to w tej chwili pan powiedział? Przecież to wszystko jest już napisane i nic nie można dotknąć, pani przewodnicząca Rywka, przecież nawet... Rozmawiałem oficjalną drogą z sekretarzem miasta, z przewodniczącą Rywką, wszyscy ale... oficjalnie mówią, że nic nie ma gotowe. Więc proszę tutaj nie wprowadzać w błąd. Ale chwileczkę, ja z Andrzejem byliśmy na tym właśnie spotkaniu i wszyscy byli zdziwieni i oburzeni, że w zasadzie to było tylko takie zebranie informacyjne. I pani dała już skserowane wszystko na koniec i powiedziano, że nie ma czasu, może w czerwcu spotkanie, może coś wszystko. I nawet tak skończyło, oczywiście. A wszyscy mówili, no to myśmy siedzieli po tu po parę godzin i coś wnosiliśmy, jakieś różne zmiany i co, i to nic nie uwzględniono. Ona niewiele widziała, nic nie widziała. A z tego co wiem, to przekazali na spotkaniu wszystkie uwagi Rad Dzielnic zgłoszone półtora roku temu, notabene. I teraz, według tego co ja wiem, to ta komisja dopiero teraz będzie tymi uwagami obradować po kolei. Więc oni jeszcze mówią do tego, że nic nie wiedzą. No jeden wniosek, byśmy się dowiedzieli, jeden wniosek do zmiany statutowej. Zabrać diety wszystkie i przeznaczyć na inwestycje przewodniczącym zarządu. I jest zgoda w radach, jest wszystko zgłosiłem takie wniosek. Aha. Na piśmie mogę zobaczyć? Nie, do, tak, do zgłoszenia. Tak. Zobaczył na piśmie. Tak, pan przewodniczący zarządu dzielnicy Wieniawa powiedział, że kto podniesie rękę na diety przewodniczących zarządu, przeciwko temu będzie, jak on mówił, nie wiem, 500 ludzi z rad dzielnic wystąpi. Tak do mnie powiedział. To ja podnoszę już od razu. Nie podchodzi. Przyjdzie drugi. Nie będzie diet? Będą ludzie autentycznie pracować społecznie, a nie będzie kombinacji tak jak są teraz. I taki wniosek jedyny. Mamy przykład taki w Radzie Dzielnicy. Jeśli można jeszcze, jeżeli nie ma innych spraw, to może przejdziemy. Ja zamykam 20. Nie, jeszcze to. Dobrze, to jeszcze w takim razie proszę oddaję głos panu przewodniczącemu zarządu Marianowi. Ja podobnie tutaj jak rad się zgodzę z panem Andrzejem, uważam, że kto chce pracować społecznie, to ma pracować społecznie, a nie za pieniądze. I absolutnie się z tym wnioskiem zgadzam, bo pieniądze wprowadzają do tego właśnie tylko ferment i dobrze. I przegrywanie, tak jak mamy przewodniczącego obecnie, który z łatwiej pieniędzy to robi. Więcej nie powiem. I teraz tak, dostaliśmy na zakończenie, dostaliśmy życzenia świąteczne. Nie będę czytał, bo dużo, tylko tak powiem, że z bursy szkolnej numer 5 podpisała pani magister Teresa Karkoszka życzenia świąteczne. Życzenia świąteczne z Lubkomu, podpisane przez prezesa, wiceprezesa i członka, czyli Kołbusiów i panią Sikorę. I życzenia świąteczne dostaliśmy z filii numer 2 MOPR-u, Grzegorz Pawlak z pracownikami. Jeszcze może dodam, że również mamy najserdeczniejsze życzenia od pana prezydenta miasta Lubina, doktora Krzysztofa Żucha, dał na piśmie wczoraj. Gdzie jest pismo, mogę zobaczyć? Jest, podziękował, ale są to na piśmie? Są na piśmie w postaci kartki. Proszę pokazać. W postaci kartki są włożone, w tej chwili już po prostu nie ma. Ale nie, my jesteśmy, okładkowe spotkanie powinno być tutaj. Dobrze, tak,
bo chcemy, jeżeli pan prezydent nam życzy życzenia, to uważam, że cała Rada również musi życzyć życzenia, bo ja cały czas wspieram Żuka i będę wspierał, bo ten Żuk coś dla nas zrobił. Jak pan prezydent nam życzy, to my też wszystkiego dobrego panu prezydentowi. Bo bez pana nie kartki się nie chowa, tylko się pokazuje, bo to jest bardzo ważne. Będzie wystawiona ale gdzie witrynie, kiedy? Witrynie Rady. No to pokażę teraz. To za tajemnica znowu. No. Co to jest? Co to ty nie masz w ogóle. Dobra, zamykam posiedzenie Rady Dzielnicy Granatowskiej. Dziękuję ci bardzo. I przechodzimy do